Kwadrans po ósmej na zegarze sygnałów dnia w Radiowej jedence Ponownie z nami są widzowie TVP. HD i kolejny gość z nami w naszym studiu. Janusz Paliwoda z Fundacji Szalom, organizatora ósmego festiwalu Kultury Żydowskiej. Warszawa Zingera, imprezy z patronatem radiowej jedynki, imprezy, którą Warszawa tętni od tygodnia i która na zakończenie jeszcze sporo państwu zaproponuje. Pan zmęczony po wczorajszych atrakcjach festiwalowych dodajmy wieczorno nocnych. O. Dzień dobry. Tak, wczoraj em, Frank London em, w operze w noc na Starym Rynku ze swoimi muzykami dostarczył widzom wielu, wielu wrażeń. Plac Grzybowski był zapełniony w całości. To koncert plenerowy, a ten pan, wymieniony przez pana Frank London, to jeden z najbardziej znanych na świecie klezmerów, zresztą zdobywca statuetki Grammy. Tak jest, wirtuos trębacz, który w środowisku nowojorskim uchodzi za Najlepszego w swojej branży. Pokazał wczoraj właśnie swoją wirtuozerię, swój geniusz. To jest kabaret w stylu Kurtawejla, wizualizacje. No, był też śpiew operowy, bo to jest opera klezmerska, więc wokalistka tutaj też się bardzo postarała. Muzycznie również bardzo, bardzo ciekawie. Publiczność reagowała spontanicznie, więc czego już chcieć więcej? Wczoraj mieliśmy naprawdę przedsmak dzisiejszej Nocy Klezmerskiej i też koncertu finałowego. Więc myślę, że ci, którzy jeszcze się pojawią na Placu Grzybowskim, e, będą mieli jeszcze do przeżycia naprawdę fajne koncerty, fajne wydarzenia, więc zapraszamy. To gorące relacje z, z wczoraj. Festiwal na ostatniej prostej jeszcze sporo oferuje, sporo proponuje o tym za chwilę, ale skoro za nami już tydzień imprezy, to możemy się pokusić o taki rodzaj małego podsumowania. Sukces? Na pewno. E, sukces e, oczywiście. W każdym roku, w każdej edycji odwiedzają nas tłumy. Jest bardzo dużo ludzi. W tym roku z tego względu, że festiwal się rozrósł w sensie przestrzennym na Pragę, mogłoby się wydawać, że tam ludzi nie dotrą, może to będzie za daleko, albo też nie będzie to wygodne. Okazało się, że nie. Na praskich koncertach, praskich spacerach, warsztatach, wykładach jest bardzo dużo ludzi. E, przychodzą do Teatru Żydowskiego. Zabrakło nam programów, musieliśmy je dowieść po drugim dniu. Chyba już w niedzielę nie było programów. E, rozeszły się więc, e, to o czymś świadczy. E, sukces na pewno. Bo jak inaczej nazwać występ Josefa Malowanego e, z Kantora z Nowojorskiej Piątej tak, Alei? E, z, e, z chórem e, z Wrocławia. Synagogi pod Białym Bocianem, Anna Maria Jopek, e, która była gościem specjalnym zespołu Krok z Krakowa, fenomenalny koncert Anna Jopek, jak, Anna Maria Jopek, jak zawsze liryczna, jak zawsze sentymentalna, ale też przygotowała repertuar, e, w, w, który się bardzo nadawał do festiwalu w, w nucie w klimatach żydowskich, e, więc to na pewno. E, świetny występ, e, koncert w stępeniu w Kościele Wszystkich Świętych, bo zawsze co roku odbywa się koncert w Kościele Wszystkich Świętych na placu grzybowskim, e, z, gdzie narratorem jednego utworu stępeniu był e, Zbigniew Zamachowski, również bardzo dużo osób, kościół wypełniony. E, co ja się zastanawiam, czy tak naprawdę w przypadku festiwalu i takiej imprezy, o której teraz rozmawiamy, to sukces mierzy się miarą liczby osób, które przychodzą na festiwalowe wydarzenia, czy tak naprawdę liczby osób, które później już po samym festiwalu pukają do drzwi Fundacji Shalom na przykład, chcą poznawać dalej kulturę żydowską, chcą się uczyć na przykład języka idysz. Tak właśnie tak to wygląda. Yy, bo dlatego, że My w, podczas festiwalu e, pokazujemy różne oblicza tej kultury e, różne formy m, artystyczne, ale też edukacyjne. E, mamy również warsztaty języka idish, mamy warsztaty kuchni, mamy kino. E, Czyli stanowią bogactwo form przeróżnych. Ta, I potem ci ludzie właśnie przychodzą na przykład do Centrum Kultury Idyżu w 15, do Żydowskiego Uniwersytetu Otwartego lub też ludzie starsi do Uniwersytetu Trzeciego wieku i uczą się właśnie idysz Chodzą na wykłady, biorą udział w różnych zajęciach, warsztatach. Dlatego, że ta kultura wydaje się dla nich atrakcyjna, a podczas festiwalu mogą się z nią zapoznać. Jeżeli ktoś jeszcze o niej wie niewiele, e, słyszał o niej, ale nie bardzo się w niej orientuje, festiwal jest doskonałą okazją, aby tą kulturę poznać i potem tą wiedzę lub też te wrażenia e, kontynuować podczas właśnie takich warsztatów, podczas studiów, podczas. E, Uniwersytetu to jest naprawdę doskonała okazja, bo właśnie zależy nam na tym, żeby ci ludzie, którzy przychodzą na Plac Grzybowski, nie roztrwonili się gdzieś tam, nie rozpieszli, żeby potem dalej interesowali się tą kulturą i się w nią wgłębiali bo to są też przyszli widzowie następnych festiwali. Chodzi nam o to, żeby ta kultura i wszystko, co się dzieje wokół niej, była przekazywana następnym pokoleniom. I to jest też wynik tego, że przychodzi bardzo dużo młodych ludzi. A czy przybywa także gości z zagranicy? Ja słyszałem, że ponoć przybywa gości przyjeżdżających do Polski z tak zwanego pokolenia 68 czy 68 roku. Tak, to już jest tradycją, że pani gauda Tencer, dyrektor festiwalu i dyrektor generalna Fundacji Shalom, zaprasza swoich kolegów ze szkoły Pereca, która skończyła w Łodzi, której absolwenci musieli wyjechać, zostali wygnani z Polski w roku 1968. I co roku ta spora grupka, raz mniej liczna, raz więcej, ale przyjeżdża na festiwal z różnych krajów z Izraela, ze Stanów, z Kanady, z Brukseli, niemalże z całego świata, aby spotkać się raz w roku, właśnie tutaj, na festiwalu i kontynuować tą znajomość, tą tradycję, która naprawdę jest bardzo piękna i ci ludzie naprawdę chcą ze sobą być razem. A co i są... mówią o Polsce, którą opuścili ponad 40 lat temu? Mówią bardzo fajne rzeczy. Tęsknić za Polską. Oni, oni się e, czuli Polakami polskiego, żydowskiego pochodzenia, e, związali byli, byli z tym krajem. To, bula, to była dla nich wielka tragedia, na pewno. E, wielki, wielki ból, e, z którego się otrząsnęli. Oni teraz sobie wracają i widzą inną Polskę, innych ludzi uśmiechniętych. E, wczoraj, na przykład, na kolacji szabasowej na placu Grzybowskim, kiedy ktoś e, Przyjechałby z, z jakiegoś kraju, z, ze świata po latach. Myślę, że byłby w szoku, widząc te tłumy, które siedzą przy stole szabasowym, śpiewają żydowskie piosenki, hasyckie, dobrze się tam czują. Można byłoby odnieść wrażenie, że czas się zatrzymał, że cofnęliśmy się do przedwojnia, gdzie plac żydowski był centrum. Życia żydowskiego, gdzie tętniło, tętniło wszystko, co jest związane z kulturą żydowską. I to jest chyba najpiękniejsze, że została na powrót nawiązana pewna więź, powrót do korzeni. I ci ludzie, którzy przejeżdżają, myślę, że są z tego dumni. Przed nami ostatnie dni, dwa festiwalu. Co pan proponuje, co pan poleca? To już dzisiaj. Na pewno Noc Klezmerów. Noc Klezmerów koncert, który się cieszy bardzo dużym powodzeniem już od lat na Placu Grzybowskim. Zobaczymy tego samego Franka Londona, wirtuaza ze Stanów Zjednoczonych, który przygotował program Klezmer. Bras Karnawal z zespołem Brass All Stars. Muzyka klezmerska w najlepszym wydaniu. Frank Lodon zaprosił muzyków wszechstronnych, którzy na scenie nowojorskiej klezmerskiej osiągnęli już bardzo dużo. Więc znowu niesamowite wrażenia i zabawa, bo. Noskle zmiarów jest takim koncertem, gdzie nie można ustać w miejscu. Często to jest Szalony Taniec, który wyzwala niesamowite emocje. I o to właśnie chodzi, żeby wywołać te emocje, które są najpiękniejsze. Co a, poza... a z kolei w niedzielę taki wielki koncert na zakończenie w tym samym miejscu, czyli Dwórca Dyka. Tak. równie gorąco będzie, emocjonująco? Tak, 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 bo wystąpią też gwiazdy, które wystąpiły na, podczas koncertów w na przykład w Teatrze Grzybowskim Linka Lichtenberg, Christian David i Gerben Dolin Orchestra, również aktorzy Teatru Żydowskiego, dwórca Dyka, czyli przyniesiemy się do tego świata. Do I to w dyków. dodatku z gwiazdami tak. tego festiwalu. Bardzo tak, dziękuję. To. Janusz Paliwoda, Fundacja Shalom, Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Zingera. Zapraszamy. Ostatnie dwa dni festiwalu tętni tym Warszawa, 25 minut po ósmej. Jedynka, Polskie Radio.